And you, what would be your story of humankind? Hej ho, witajcie w Humankind. Nowa seria przed nami. Tym oto specjalnie przygotowanym awatarem. Ramzes to jest, także łysy jak na faraona przystało, aczkolwiek czy oni wszyscy byli łysi, to nie jestem pewien, ale tak się ich zwykle kojarzy, także niech będzie łysy faraon, Ramzes oczywiście wielki, znany, poważany, niedawno zrekonstruowany w kontekście twarzy, wiemy jak mniej więcej wyglądał i ten mój wyszedł mi dość podobnie, aczkolwiek tamten taki bardziej miły się wydaje, ten prawdziwy, ten mój taki bardziej groźny skurczybyk, ale to dobrze. Dałbym mu też takie faraońskie nakrycie głowy, ale niestety nie ma nic takiego w grze, także musimy sobie radzić i na razie będzie wyglądał tak jak ten tutaj. Może z czasem przywdzieje jakieś fajne ubranko i będzie wyglądał lepiej. Natomiast jeśli chodzi o tych awatarów, no to też oczywiście warto wiedzieć, że wraz z postępami w grze odblokowujemy kolejne tutaj trofea i możemy więcej z tymi awatarami robić. I w tym wypadku już widzimy, że mam archetypy. Łaskawy, lojalny, introwertyk. Mam budownictwo. Jeden do przemysłu w dzielnicy handlowej. Ciekawe. To mi się podoba. Doktor, minus 20 do kosztów produkcji jednostek. To może być dobre. Skłonności, dumny. Odrzucam żądania. Tak zwykle robię w tej grze. Chociaż nie wiem, czy w tej tak będę robił. Zobaczymy. I do osiedlania się. Mam tendencję jak najszybszego wszędzie, no to tak standardowo można powiedzieć. Także całkiem fajnie to wygląda, szanowni państwo, podoba mi się, a grać będziemy oczywiście na najwyższym poziomie trudności, zgodnie z planem. Także będzie rozpierducha. Powiem więcej, można spodziewać się porażki. Ale ja lubię tak się orać tego typu grami, lubię wyzwania, także mam nadzieję, że po prostu będzie ciekawie. Taki trochę sadomaso jestem, ale nawet jakby się udało wygrać po poprawinach, jakiejś dogrywce, to by było ok, ale jak bez tego, to tym lepiej, będę zadowolony. Natomiast, no ma być ciężko, żeby było ciekawie, bo jak łatwo idzie, miło i przyjemnie, to jest nudnawo. Także będziemy grali na najwyższym poziomie trudności i na większej mapie. 8 graczy łącznie będzie, czyli tutaj mamy 7 i jeszcze jeden. Tutaj 7 i ja 8, ojejku, w taki sposób właśnie. Także jest i Agamemnon z pozdrowieniami dla Rafała JKD Pieczyńskiego, który straszy mnie tym władcą właśnie. Także zobaczymy, jak on sobie tutaj poradzi. Jej jeszcze nie było, no tego też dawno nie było. Trochę mało jest tych, kurde, bohaterów. No, z tym chyba nie miałem do czynienia, ale wolałbym kobitkę dać, bo mamy 3, no jakąś kobitkę. Midas też nie było, ale no, ona była, kurde. A tu już jakieś takie, nie podoba mi się dev. Imię jakby było. O, jeszcze jest tutaj dalej, Dydona też była. Mama, takiej nie było, o, mama niech będzie, podoba mi się. Także 8 graczy łącznie mamy. Świat duży, wziąłem duży właśnie z tego względu, że brakowało mi interakcji pomiędzy tymi cypkami, jak było ich raptem 6 na mapie. Takie miałem wrażenie, że niewiele się na świecie dzieje. Teraz będzie 2 cipki więcej i mam nadzieję, że będzie działo się więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tutaj zostawiam wszystko jak jest. Bo nie wiem, co tutaj zmieniać, żeby czegoś nie zrypać. Gierka oczywiście ciągle dostaje kolejne patche i niedawno dostała patcha, który sporo wydaje się, że w teorii naprawił. Między innymi, wyobraźcie sobie, znerfił tę gwardię wareską, z którą tak się mordowałem, bo ona była absurdalnie potężna. To była jednostka równoprawna do moich pretorian, a moi pretorianie mieli 31 chyba siły bojowej, a ta gwardia wareska 47. I ja się z takim czymś musiałem męczyć. I wyobraźcie sobie, o wiele łatwiej jakby mi było grać w tej poprzedniej serii, walczyć z przodkiem, gdyby wcześniej zbalansowano odpowiednie jednostki. No szok. Fajnie, że to wszystko robię, ale to jest ciągle płatna wersja beta. Za pół roku może dostaniemy pełnoprawny produkt. Autentycznie, ale niech pracują, no, ale następnym razem, kurde, niech wydają gotową grę, a nie takie tam. Na te ustawienia zwracało mi uwagę Guli i Spinkuś, także pozdrawiam kolegów serdecznie. No i tutaj wiemy oczywiście, że o zwycięstwie decyduje ilość punktów sławy. Poprzednia gra nas nauczyła, że nawet trup, nieistniejąca cywka, która przestanie istnieć, może wygrać, jeśli ma najwięcej punktów sławy. Natomiast jako tako wpływ mamy
na moment zakończenia gry. I to się właśnie tutaj ustawia. I możemy poprzez limit tur, czyli w tym wypadku 300, i wtedy na tym etapie gra liczy punkty sławy i określa, kto wygrał, kto był drugi i tak dalej. Także mamy zwykłe, bo myślałem też o tym, ale zostaniemy przy tym, bo już wiem, czego się spodziewać mniej więcej, jak to się skaluje i tak dalej, także przy tym zostaniemy. I ten limit zostawię też zachowany tutaj, włączony. Wasalizacja, to mi się podoba, bo to się takie wydaje kompetytywne. Ja lubię takie rzeczy. I lubię mechanikę wasalizacji w grach, o ile dobrze jest zrobiona. Jak tutaj jest zrobiona, jeszcze nie wiem, bo żadnego wasala nie miałem. I nie byłem też wasalem. No zobaczymy. To za to wydaje mi się strasznie badziewne, bo takie toporne. Kończymy gierkę, jak ktokolwiek na świecie opracuje wszystkie technologie. No to na tym poziomie trudności podejrzewam, że któraś civka może to zraszować. I nawet nie wiemy jak... Ja przynajmniej nie wiem, jak to podglądać, ile ona tego ma, jak jej ewentualnie przeszkodzić. Poza ubiciem jej całkowitym na przykład, albo przynajmniej uszczupleniem jej imperium. Ta gra niby stawia pod pewnymi względami nacisk na pokojowe granie, ale tak naprawdę odpowiedzią na to, co komputery robią, jest tylko podbój, się wydaje. To jest takie trochę dziwne, no niezbalansowane, no po raz kolejny to powtórzę, gierka jest ciągle niezbalansowana. Kiedyś na podobnej zasadzie działało w Civ 5 zwycięstwo kulturowe. Tam trzeba było tych ustrojów społecznych odpowiednią ilość zrobić i projekt Utopię na koniec sam opracować. I wtedy się wygrywało. I to zmieniono, bo to było strasznie toporne i można było raszować. No i mam nadzieję, że tutaj też kiedyś takie rzeczy ogarną. Eliminacja wszystkich imperiów. No to najbardziej kompetytywne ze wszystkiego, także to zostawiamy. Nie wiem, czy ten podbój Marsa też przypadkiem nie jest zbyt toporny, czy nie można tego zraszować bardzo łatwo. I nie mamy na to wpływu, jak to ktoś robi. Nie jestem pewien, ale no obadamy. Uczymy się ciągle gierki, to moja raptem trzecia gra będzie pełna. Humankind. No i to jest dziwne, zanieczyszczenia są w ogóle niedorobione, chyba na szybko dodane. No takie czytałem o tym, że dodali na ostatniej prostej przed premierą gry. No i teraz to jakoś tak łatają, żeby to ręce i nogi miało, ale no nie będziemy tego wykorzystywali w takiej grze na najwyższym poziomie trudności. Limit epok, no to nawet nie wiem, co to znaczy. Też jakieś dziwne się wydaje i strasznie toporne, także wolałbym tutaj nie ryzykować. No i ludzkość, tak niech będzie jak jest. Ostatni poziom, może być wesoło, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie wesoło. No i tryb pokojowy nie, no bo chcemy się napierdzielać, no. O to chodzi. Mnie się wydaje, że w tej grze no to największy sens ma napierdzielanie. Bo jak najprościej wyprzedzić kompa pod względem punktów sławy. Jak najszybciej go zabić, żeby tej sławy nie zdobywał. O kurde, no taka prawda, no. Ścigać się z nim do ostatniej tury, no to ryzykowne. Ubić go w połowie? Mniej ryzykowne. Też ryzykowne, ale mniej ryzykowne, tak się wydaje. Także chyba wszystko mamy tutaj ustawione. Mama, Budyka, Wiktor, Agamemnon, Lucy, Semiramida, Edgar i Ramzes. Lecim, szanowni państwo, zobaczymy, co się będzie działo. 9 minut, trochę się nagadałem, ale dramatu nie ma, także spoko loko. O, i teraz, szanowni państwo, jedna rzecz, mianowicie jak tylko gierka nas tutaj wrzuci na mapę, to ja zapiszę grę i save będzie można pobrać sobie z opisu i wczytać go do swoich save'ów w moich dokumentach w folderze Humankind. Czytać sobie i grać na tych samych warunkach, mapie i ustawieniach, jak ja tutaj gram. Także coś takiego, jak to w civkach robię. Tereny startowe, no widzimy jakąś rzeczkę. Spoko loko, zapisz. Ostatnio wyczyściłem to wszystko, pozbyłem się tych save'ów, także porządek mam. I mam tutaj też taki znaczek, im dałem, patrzcie kurde, jak ładnie, jak pasuje. To mi się podoba. W którą stronę idziemy? Także zapisałem i ten save się właśnie znajdzie tam, gdzie mówiłem. W górę czy w dół? W górę czy w dół? Tylko tu jest rzeka. A o, chyba żeby tędy skiknąć. A idźmy tak. I proszę bardzo, konie, jak fantastycznie. I jak wlazłem od razu na konie. Tak to się robi. Także ja już widzę tutaj, szanowni państwo, osobliwość, konie. Tu gdzieś miasto zakładamy, na pewno. Pierwszy posterunek.
Mamy jakieś góry, także tutaj można by robić te przemysłówki, już rzeka, także jest żarcie jakieś tam, o też widzimy, że nie brakuje no tych, no kurde, przemysłu, punktów przemysłu. Dawaj mi coś fajnego. Jest, i już bym mógł robić posterunek. Kurde, znowu głupia tundra. Czyli co, na krawędzi jestem na północnej krawędzi mapy, ale to dobrze, to wiem, że na południe mogę się rozwijać, to nie jest takie złe. To jest nawet dobre, ale tundry nie lubię. Tundry nie lubię, dobra, to gdzie ja bym mógł tu posterunek robić, taki jakiś fajny? 5, 10. 9, 7, 8. 10, 8. 7, 13. Ale wolałbym nad rzeką. Tylko, że to jest krawędź tego terytorium. Ale mamy konie. Kurde, szybko mógłbym je obrobić. Konie są dobre. Tu też jest rzeka. To potem gdzieś drugi bym sobie założył posterunek. Połączył te terytoria. To już widzę, że to połączę z tym. Bo jak zrobię na krawędzi, no to warto będzie tak zrobić. To bym mógł robić przemysłowe. Zmieniono w ogóle też mechanikę trochę tych dzielnic. Nie będzie się dało tak spamować dzielnicami jednego typu. I to jest dobre. Bo komputery potrafiły nas spamować w mieście dzielnic naukowych i się rozwijać jak głupie. I się w ogóle nie przejmowały niczym. To było trochę niedorzeczne. Dalej się pewnie będzie opłacało specjalizować miasta. Ale może nie aż tak. To się w ogóle powinno wyświetlać tutaj wszystko, jak ja tam sięgam. Las, rzeka, 1, 2, no kurde, no nie wiem. Dobra, tu jest okej, nad tą rzeczką. Idź, rób. O, jest kolejna osobliwość, tam idziemy, tam grzejemy. Niech się robi. Niech się robi. Też zmniejszono żywność z tych tutaj... nie osobliwości jako takich, chociaż być może z tego też, ale generalnie z tych aktywności, które tutaj w tej epoce neolitycznej możemy robić i nie opłaca się już tak siedzieć tutaj i zbierać żywności i tych jednostek. I to też ma ręce i nogi. Też słusznie to zrobiono. Światowe osiągnięcie już zablokowane? Lol. To co ona tu zrobiła? Jako pierwsza imperium odkryj... Aha. Co? Aha. Cud natury, okej. Okay. Cud natury był. No to farta miała po prostu, no to tam. Smoknij mnie w zadek, cwaniaro. Dobra, grzej. Więcej tego, co to jest? Szałwia, lubię szałwie, bo to żywność, stabilność. Będę miał to w zasięgu oczywiście. O, potrzebuję drugiej jednostki, że... Jest. Żeby się rozdzielić oczywiście. 5 żywności, to coś mało jeszcze, ja pierdziule, mało! Ale tereny takie na... Ale nie, to jest woda, to ja se tutaj, kurde, nie pobuduję. Przy tych górach tak dużo, jak myślałem, że to będzie możliwe, no bo to szybko zgarnę, te pole. To też. No nie wiem, będę kombinował, dobra, nie ma co tam się tak jakby teraz nad tym rozczulać. Aha, plemię. Dobra, szukamy tych wpływów, szukamy wszystkiego. Minus na plemię 2 żywności na miasto lub posterunek. Zalążek idei. Nie, no tam jedne badania to ja sobie zrobię szybko. 2 żywności na miasto lub posterunek, chyba wolę. Chyba wolę. No tak będę łaził powoli oczywiście. O właśnie, żeby nie ominąć żadnej osobliwości. No daj tam mi, że jednostkę. Dobra, są wpływy, to już będę mógł zrobić coś fajnego. To mi się oczywiście podoba jak najbardziej. A damy to tutaj, żeby tędy najszybciej dojść dalej. Coś, no i widzicie, wolno rzeczywiście. Już myślałem, że będę miał 2 takie jednostki i się będę mógł rozdzielić i zebrać kolejne 2. Chciałbym mieć 4 i wejść do kolejnej epoki. Aczkolwiek to może nie być takie proste. Jest, dobra, jest druga. I wolałbym się rozdzielić po to, żeby szybciej teren odkrywać. Także... Tędy nie wejdę, no nie? Tędy wejdę. Dobra, to ty na prawo, ty na lewo. Okej. Okay. Jezu, mamut.
Ale jest jakiś, patrzcie, kurde, mordę jeża. Mało tych surowców strategicznych. To bardzo źle wróży nam na przyszłość. A balans tych strategicznych surowców też zmieniono. O Jezu, no i właśnie o tym mówiłem. Też zmieniono. Mianowicie na przykład tacy piechurzy z długimi mieczami nie wymagają żelaza. I to ma ręce i nogi, bo to czasem bywało tak, że widzieliście, kompy latały jakimiś pikinierami, bo nie miały żelaza, żeby sobie lepsze jednostki zrobić. No dobra, spadaj, mamucie. Chętnie bym ci wpierdzielił, żeby punkty za ciebie dostać, ale za słaby jestem. Jest kolejna osobliwość. No, zaczyna tu się dziać. Dobra, klejnoty, tu idziemy. Tu idziemy. Tylko, że takie równiny, żadnej rzeki nie ma. Szkoda. Dobra, coś fajnego poprosimy. Są kolejne punkciory. Fantastycznie, to mi się podoba. Oho, i... Ile tego? No ale to tym już pójdziemy tutaj. O, proszę bardzo, za chwilę będzie jeszcze jedno. Dobra, czyli tak, tu założymy posterunek i to przyłączymy do stołecznego miasta na pewno. Tak zrobimy. Wygląda to ładnie, nie powiem, podoba mi się. Podoba mi się. Nie wiem, czy nie pierdzielnę tego właśnie gdzieś tutaj. A jeszcze zobaczymy. Ej, ale wygląda to ładnie. Nawet zrobimy takiego screena, bo tym właśnie zaanonsuję tę gierkę. Także, o. Ładnie. Ładnie, dobrze. Ja tędy tak sobie skoczę. No, niezbyt. Ty, mamut, weź się, spadaj. Ej, może ja tu nawet zrobię to... O, dobrze poszedłem w sumie. Może nawet zrobię to osiągnięcie, które polega na tym, ile to teraz kosztuje. 20. By skończyć neolit, nie zabijając żadnego zwierzątka. I chyba tym razem tak to może wyjść. Bo jak mało tych jednostek będę miał, a na to się zanosi, no to nie będę zwierzątek bił, bo mnie po prostu one zbiją. No, właśnie. Dobra, jeszcze 5. Orzechy. Dobra. No skupiony jestem jak cholera, no bo jednak najwyższy poziom trudności. Tędy se nie pójdę, potem będę musiał się tędy wrócić jakoś. Ja pierdziule. No tak, gdzieś nad tą rzeką chyba sobie zrobię. Ten posterunek drugi. I połączę z tym. A zaraz, jeszcze punkty ruchu mam. To potem tu wrócimy. Idziemy odkrywać świat. Całkiem śmieszne te terytoria. Aczkolwiek takie tundrowo-stepowe. Pustynię niekoniecznie bym sobie życzył, ale jakieś cieplejsze rewiry dla tego Egiptu. Ramzesa może bardziej, ale z myślą o Egipcie. Wybrano kulturę. Mykeny, dobra. To Egiptu jeszcze mam nadzieję, że mi nikt nie buchnął. Nie będziemy teraz tego sprawdzać. Ale mam nadzieję, że mi nikt nie buchnął. Dobra, idziemy chyba, bo lasami to się dość wolno idzie. Ale dobra, idźmy na południe. No, osobliwość miała być. No nie ma, kurde. Kurde. Tu? Jest. Dobra, to grzej. Jest jeszcze jedna, ale nie przejdę. Gwiazdka epoki odblokowana. Cieszy mnie to niezmiernie. Jest, pierwsze punkty. A, jestem w połowie stawki. Dobrze. Osobliwy. O, jest 20, czyli mogę robić posterunek, szanowni państwo. Uwaga, uwaga, wytwórcy. Dziedzictwo plemienia. Tylko brak wyobraźni. Jeden przemysł na ludność dla miasta lub posterunek. Dobry. Jeden żywności. Jeden nauki. Ale na początku wam powiem, że ta nauka to... Dość szybko idzie, takie mam wrażenie. Problem jest... No właśnie. Z przemysłem, z produkcją. Pójdę w to. Chociaż mamy najwyższy poziom trudności, to z nauką pewnie będzie problem też. Ale jak szybciej sobie dzięki temu bonusowi zbuduję choćby naukową dzielnię badawczą i każdą inną, no to zarobię na tym, dlatego idziemy w to.
No już to wybrałem. Jeszcze raz mam kliknąć. A, patrzcie, jeszcze jedno coś, widzicie? Świat w ogniu. A, to często na... A, nowa armia? Nowa armia, oczywiście, że to bierzemy. Ale siadło, ale siadło. Dobra, to gdzie my tutaj zakładamy teraz kolejny ten posterunek? Trzeba by właśnie gdzieś daleko może, żeby sobie zająć terytoria, tylko jakieś takie fajne by się przydały. Bo to, jak mówiłem... Tu jest, tu się kończy, tu jest drugie, a tu jest trzecie nawet. Ja pierdziule, jakie dziwne. Tu gdzieś, szanowni państwo, byśmy sobie założyli. O, tu gierka pokazuje, ale tu mało produkcji, a dużo żywności. To ja bym wolał takie bardziej zrównoważone coś. Ale nad rzeką właśnie bym chciał. 3,13. Nad rzeką bym chciał... Kurde. Dobra, na razie po prostu się ruszmy tutaj. Wybierz później. Czekajcie, a może już? Dobra, za chwilę jeszcze. Teraz możemy sobie obadać. Jezu, jak to mało tej produkcji. Tu będzie więcej. Nie, dupa też. Ej, a czemu to jest takie pomarańczowe? Aha, bo to mi teraz zaznacza... Aha, dobra, jak tak się robi. Myślałem, że już ktoś to zajął i ma podobne kolory jak ja. No to mi się niezbyt podoba. Mało produkcji. Ale potem w tym kierunku się będę rozwijał. Tu mamy produkcję. To dramatu może by nie było. Ładne tereny. Tu sobie miasto założyć. I to było moje drugie miasto. Te północ bym wcielił... Wcieliłbym te północy, szanowni państwo, do... Tutaj, do stołecznego miasta. Tu jest 7 raptem. Też nie jest jakoś szczególnie dobrze. No dobra, nie podoba mi się zbytnio, ale nie kombinujmy. Nie kombinujmy. Aha, tu już nie mam punktów. Okej. A, tu też nie mam punktów. Ta, tylko że tutaj też nie ma żadnych tych strategicznych, nie widać, ja pierdziule. Jaka bieda pod tym względem, autentycznie. Tu są jakieś, no tu na pewno też trzeba... Aha, bo to się już łączy tutaj, to jest cały obszar tego miasta. Czyli tu by się przydało trzecie, jeszcze jedno. To mogłyby się tutaj pojawić gdzieś te... ludy niezależne. Wtedy bym ich tu szybko przekabacił. W sensie podbił. Ale jaja, kurde. Ale się skupiam. Lubię te początki w tych grach. Nie no, absolutnie muszę tutaj sobie założyć gdzieś te miasto jakieś. Mamut, spadaj. No i gdzie te... O, jest azyl. I za to kiedyś było dużo żywności. No bo tu bym jeszcze te 10 zebrał, żeby mieć 4 jednostki, tak jak mówiłem. Tyle chciałem. I mógłbym wtedy kończyć tę zabawę. W Neolit. I wejść do pierwszej epoki. No, macie kurde szczęście. Jest jakiś strategiczny i tutaj mamy te jeszcze. 15, kurde, to jeszcze jedną jednostkę mogę dostać. Dobra, to jeszcze tutaj siedzimy. 10 turek. 10 turek mogę wytrzymać chyba. Jak mnie nie mam. Ale no, to mnie cieszy. To mnie cieszy. I tu... Te... O kurde. Wow. Ale tego natrzepałem. O, jest kolejne. Tylko żeby tu wleźć, to muszę iść tędy. Tu jest rzeka też. To tutaj też ładnie jest. Proszę bardzo, mamy miedź. I to jest na moim terytorium? Nie, ciut dalej, kurde, ciut dalej. Wow, ciut dalej. Ale prawie. Iść to splądrować. W ogóle nie to się będzie plądrowało. Oj, cholera, tutaj te. Ja, jedną turę tam mogę splądrować. O Jezu, no to jakoś mi tutaj długo schodzi w tej epoce, jak się okazuje. O, jest kolejne. Tak, tylko że to też nie jest mój rewir. To jakie to jest pomerdane?
O, dobrze. Dobrze, dobrze. No to jeszcze jedno zgarnę. No, prawie, prawie. Prawie, prawie. Wybrana kultura. Olmekowie. Olmekowie są do dupy, za przeproszeniem. Bo ta ich jednostka jest... O, nie, 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 nie. Kto mnie tu atakuje? Niedźwiedź. Ej, niedźwiadku, o co ci chodzi? No przecież on może mnie zabić. Ja chcę walczyć z tym niedźwiedziem. Wycofaj się. A, zdążyłem to splądrować, tak czy siak. To i tak mi się udało. Upiekło. Upiekło. A wy gdzie tu mieliście iść? Czy ktoś tu mi coś ukradł? Nie, już się bałem. Ale nie, nie, nie. Plus 10. Dobra, jest kolejna jednostka. Dobra, tu mamy dwie. No nie, tutaj też mnie atakują. Pewnie znowu jakiś głupi niedźwiedź. Pokaż nosi. No. Nie, niedźwiedzie są groźne. Ta, tylko że tu mieliśmy... Kurde, dlatego... O, dobrze poszedł. Dlatego lepiej chodzić w parach. A nie pojedynczymi jednostkami. Bo tak to bym w stanie tego niedźwiedzia pokonać. No tak to niestety musiałem spierdzielać. Aczkolwiek rzecz w tym, że więcej odkrywam tego. Ile mi to zajmie, kurde. Ale jeszcze tu wytrzymam. Jeszcze zbiorę te jednostki. Zbiorę te osobliwości. 27 minutek. Tutaj uciekłem. Posterunku żadnego nie zrobię. Niczego nie mam. Szukam fajnych terytoriów ciągle. O, wow. Tam niedźwiedź grasuje, więc pójdźmy może... O, tędy może pójdźmy, tą doliną piękną. Aczkolwiek ciasno. Cholera. Cholera. Azyl, to też możemy splądrować. I w przyszłej turze, w 15 turze, kurde, zająć się. Czy tu się niedźwiedź pojawi, jak ja to będę plądrował? Oho, jeszcze mamy osobliwość. No to tak. To niech się splądruje. Osobliwość zgarniemy i w 15 turze wchodzimy w nową epokę. Plądrowanie udane. Cieszę się niezmiernie. To teraz chodźmy tutaj. Jest trzecia jednostka. No dobra, właśnie. No i jeszcze żywność. No szkoda, że nie te punkty wpływu, kurde, w mordę jeża. Wolałbym. Wolałbym. Ty. Chodź. Nie no, no wreszcie. Dobra. Coś nowego jeszcze mamy. Umocnienia miejskie, to jest niegłupie. Obfite cele, winowajca zrozumie swój błąd. Grzybiarz jakiś, jest nauka tutaj. Co mi to daje? Żywność. Badania. Dobra, to teraz weźmiemy to. Z braku laku. Czekajcie. Ja tu wolę przypilnować wszystkiego osobiście, no właśnie. No i będzie druga jednostka? Nie będzie, teraz są akurat wpływy. Ale kurde, złośliwa ta gra jest. Bez kitu. Teraz jakby mogła być żywność, to dała mi to, co nie miało być. Czekajcie. Bo tu już jest niezła ekipa. Mam 5 jednostek, chciałem 4, mam 5. Dobra, jeszcze tu się ruszymy. A, możemy iść tutaj. No właśnie. A co ty? Takie kółeczko zrobię. No dobra. Chyba pora. Wchodzimy, kurde? Czy nie wchodzimy? To jest dobre pytanie. Dobra, mi miało być w 15 turze, ale co, po co mi to 15 tura? Po co mam czekać, jak już żadnej osobliwości nie widzę? Już mi się niech zamieni to w scoutów. Wtedy już nie będą zbierać. No tu by mogła być jeszcze jedna jednostka. Miałbym 6. No dobra, miałbym 6. Dobra, spróbujemy. Jeszcze jedno. Ostatnie. I teraz włazimy. Daj kurde, 5. Niepotrzebnie czekałem w takim układzie. O, jest osobliwość jeszcze jeden. Matecznik, czyli to znów zwierzątka.
Jeszcze zdążę, dobra. No i teraz jak na złość coś innego zupełnie. Dobrze, ale to oznacza oczywiście, że możemy wejść do kolejnej epoki, zakończyć Neolit, rozpocząć epokę klasyczną, ale to już widzę, że 30 minut zrobimy na początku przyszłego odcinka. Pewnie w Egipt pójdę, bo gram Ramzesem, se zrobiłem Ramzesa takiego. No, mamy papirus, kurde, stabilność nauka, podoba mi się, tu są fajne terytoria, to trzeba zająć. No, w sumie takie moje rebiry jeszcze, no tylko potem będę taki obszar musiał bronić jakoś. O kurde. Łatwe to nie będzie. A tu bym wolał się już wracać w swoje rewiry, połączyć się tymi jednostkami, albo zrobić z niej jazdę. Najlepiej by było. Dobra, mamut. Cicho sieć. I bez zabicia... Czy to mi zaliczy? Bez zabicia jednostki? Zwierzątka? To osiągnięcie? Bo tu w sumie tylko karczowałem, powiedzmy, domki zwierzątek. Ale samych zwierzątek nie biłem. Więc chyba to się uda. Takie mam wrażenie. No wygląda to nieźle. Zobaczmy, jak to z góry wygląda. Tak, mamy to i to. Tu są te rewiry, tu... Jezu, jakie to jest momentami nieczytelne. Ale tak, to bym... Ten obszar bym połączył do stołecznego. Tak, tylko że tu jest jeszcze jeden. Jeden, dwa, trzy... Jakieś małe te obszary, takie mam wrażenie. Kurde, no to tutaj będę miał rozkmin, szanowni państwo. O wow, będę miał ich wiele. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.